Jest rzeczą znamienną, że wiele ważnych wydarzeń z życia Chrystusa dokonało się nie w synagodze lub w świątyni, ale w domu przy stole. Jezus chętnie przyjmował zaproszenia do stołu, a nawet niekiedy sam inicjował takie spotkania. Tak było od wesela w Kanie Galilejskiej aż do ostatniej wieczerzy na dzień przed męką. Nie znamy miejsca, gdzie rozegrało się wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii. Wiemy tylko, że faryzeusz, który zaprosił Jezusa na posiłek, miał na imię Szymon. Nie znamy również powodów, dla których zapraszając mistrza nie dopełnił zwyczajowych gestów gościnności, do których należało na przykład obmycie nóg. Może chciał jedynie przyjrzeć się Jezusowi po to, by uzyskać potwierdzenie już wyrobionej negatywnej opinii na temat nauczyciela z Nazaretu. Jeśli nawet, jak się wydaje, kierowały nim nie do końca czyste intencje, to właśnie dzięki niemu dotarła do nas relacja o jednym z najpiękniejszych wydarzeń zapisanych na kartach Ewangelii spotkaniu Jezusa z kobietą, która bardzo umiłowała. Posłuchajmy.